Mam, żeśmy zwiększyli, tak? Więc odpowiedź na pismo pani minister Golińskiej pozostaje urealniona w postaci zwiększenia i dość próbować. I tym się trzymajmy. A to, czy pójdziecie, czy nie, to jest wasza indywidualna sprawa. Tylko i wyłącznie, ale na dokumentach i puszkach dokumentów, żeby już nikt nie zarzucił, żeśmy byli pocieszani tej zagłoszenia. Jeśli chodzi o ASE, to, że teraz nie ma przypadków, to nie znaczy, że go nie ma. Przyjdzie wiosna, przyjdzie owad i zacznie się. Uwierzcie mi, że się zacznie. To, że wołano poła być może był, że tak powiem, jakiś spadochronia się rzutami, to jest być może większe prawdopodobne. Ale to, że jest gdzieś tu, to nie jest już, tak powiem, błahostwo. On przyjdzie do nas, słuchajcie. Przyjdzie, ja rozmawiam z oczymi okręgowymi z Chełma, z Białegostoku. Nie ma dziś. Też udzieli się, że nie przyjdzie. Przyszedł ASE. Także mówię. Jeszcze jedno. W granicach zdrowego rozsądku. Nie da się też zwariować i oszczędzajcie lochu. Mówię wam całą stanowczością. Oszczędzajcie. Bo dobrze jeszcze rok będzie im popolować na te dziki. I dobrze i dwa. Tak wyszczelamy sobie lochy, to nie odbudujemy populacji. Zawsze jest większe prawdopodobieństwo, że po prostu, gdy się oszczędza lochy, że ta populacja gdzieś tam się utrzyma nawet po przejściu ASF-u, czy bycia ASF-u, ona będzie na jakimś tam poziomie, które pozwoli temu myśliwemu nie 10 dzików wystrzelić, ale jednego, chociaż sezonowo. Ale w tym momencie naprawdę nie dajcie się zwariować też do końca. To, co są naciski, że lochy lochy. Nie, koledzy. Ja z całą odpowiedzialnością stoję na stanowisku, że lochy trzeba oszczędzać. Naprawdę. To jest moje dewiza i nie trzeba powiedzieć, powiem to i pani minister, nie będę się z tym, tak powiem, czarował, nie? Lochy trzeba oszczędzać. Bo to barbraki wiadomo, trzeba oszczędzić i tak dalej, ale... Zobaczcie jeszcze, do czego ten film służy. To jest film zrobiony przez mojego kolegę, który na ramieniu nosi sztucę, a na szyi aparat. Dał na stanowisko. To wybrał, sami zobaczcie. A dlaczego? Dlatego tylko, żeby pokazać, tutaj jest słaby dźwięk, jak to fizycznie myśliwy przeżywa na